Jakie nadzieje macie dzisiejszymi regatami? Dopłynąć. Nie no, mieć ten jak najlepszy czas, nie? Tutaj popłynąć, bo pogoda jest dobra, więc myślę, że będzie dobrze. A sezon poprzednie miesiące dobrze przetrenowany? W trakcie pandemii były jakieś problemy? Myślę, że najlepiej przepracowany sezon w moim życiu. Progresy są same, więc liczę na same sukcesy dalsze. Okej, życzę powodzenia. Jak tam forma? Forma w porządku, trochę się stresuję przed wyścigiem, ale no, trenowałem kilka miesięcy teraz. Na wodzie to się czuje dobrze, może coś się uda. Czyli zima dobrze przepracowana? Tak, zima bardzo dobrze, trudne treningi, ale no, wszystko na korzyść poszło, to chyba fajnie pójdzie. Jakie zadania stały przed organizatorami, aby dzisiejsze regaty były jak najbardziej bezpieczne dla zawodników oraz trenerów i wszystkich, którzy chcą dopingować polskich wioślarzy? Wiemy, że mamy okres pandemii, okres covidowy, stąd też obostrzenia, które stosujemy na obiekcie, są zgodne z wytycznymi ministerstw. Czyli maseczki, dezynfekcja dłoni, odległości, to jest troszeczkę nieraz trudniejsze, ale do utrzymania, ale wszyscy są przygotowani na to, że jeżeli zaliczymy wpadkę tak zwaną, no to następny regat może nie być, więc lepiej podporządkować się przepisom i no, startować częściej w tym sezonie niż w roku ubiegłym na przykład. Sezon przygotowawczy różnił się od tego sprzed roku bądź dwóch lat? No w ubiegłym roku mieliśmy podobną sytuację pandemiczną, chociaż teraz jest to już, ludzie się trochę zaadaptowali do sytuacji i te przygotowania mogły być bardziej rzetelne. Także więcej popracowaliśmy w klubie na pewno niż w domu, więc no obecnie jest możliwy trening na wystarczającym poziomie, tak żeby przygotować dobrą formę do sezonu. Okej, a jakie masz plany na ten rok? Moje marzenia na ten rok? Tak, no to no, nie ukrywam, że tutaj pretenduję do reprezentacji, także moje marzenia to start na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, no i tam walka o jak najlepsze pozycje. Cześć, jak forma przed dzisiejszymi zawodami, jakie masz plany na ten rok, jak się trenowało w trakcie pandemii? Całkiem dobrze, my trenowaliśmy właściwie póki mogliśmy, bo jestem prawie w kadrze. No tam mogli trenować wszyscy, którzy mają dostatecznie dużo punktów ACSS. No i my trenujemy w Krakowie na Wiśle. Plany są takie, żeby dobre miejsce w finale A, no tam nie na podium, ale żeby się dostać do kadry narodowej. Kibicujemy tutaj siostry, synowi, Maksymowi, wierzymy w niego, no, ma bardzo dużo osiągnięcia w tej chwili. Z tego co mówił, wyścig dzisiaj jest jego największym konkurentem i no, wierzymy w niego, mam nadzieję, że wszystko skończy się tak jak powinno, tak? Czyli wygra nam. Ale kibicujemy wszystkim zawodnikom i za wszystkich trzymamy kciuki, tak bo jest, każdy tak jest. Wyścig jest ważny. Nieważne jest to, którym się dopłynie, tylko że wszystko da się z siebie najwięcej i tak jest. I każdy wyścig jest ważny, bijemy brawo każdemu zawodnikowi, który bierze udział. Pogoda. Dzień dobry, kibicujemy córce Ewie Gąsiorowskiej. Startuje na jedynce. Oczekiwania, zobaczymy jakie oczekiwania, natomiast no, niestety COVID ją dopadł, 4 miesiące temu skończyła izolację, więc no, nadzieje są takie, żeby dopłynęła. Miejsce, każde miejsce powyżej tego, na którym to, żeby startowała, będzie sukcesem. A widzieli Państwo jakieś różnice w przygotowaniu córki w trakcie pandemii, a na przykład rok, dwa lata temu? No, różnice są znaczące, ponieważ zamiast przepracować 4 miesiące, tak naprawdę przepracowała tylko 2, więc no, to już się przekładać może na wynik. Nie?